Iwona, mogę na chwilę? Po co? Słuchaj, chciałam cię przeprosić, no. No to przeprasz. Przepraszam, no posłuchaj, ja nie chcę, żebyś się wyprowadzała, no. O nie, Suska. Nie ma opcji. Nie zostanę, nie będę tutaj mieszkać z Dominiką. Wszystko moja wina. No wszystko może nie, ale faktycznie dołożyłaś trochę swojego. Słuchaj, bo ty nie wiesz. Dominika pomogła mi oszukać to losowanie. Słucham? No, ona ma taką specjalną monetę, która ma jakby dwie reszki, no. I ona, ja naprawdę nie wiedziałam, co ja robię. Sorry, teraz to już nawet na 200% nie mam ochoty tutaj zostać. Ale Iwona, ja ci chciałam powiedzieć wcześniej... Ale mi nie powiedziałaś. No, przepraszam. Naprawdę, Zuzka, gratuluję ci nowej przyjaciółki. Będzie wam się świetnie razem mieszkać. Możesz ją nawet wziąć na chrzestną dla Bobasa, jak chcesz. O, to pewnie Arek. Cześć. Cześć. Dzięki, ratujecie mi życie, naprawdę. Arek, pomożesz mi? Ale poczekaj, to jest pewne z tą wyprowadzką? Tak, pewne. Na 200%. Bo na przemyśl to, dobrze? No ja też jej nie rozumiem. Przecież taka to fajna atmosfera. A ty się może lepiej nie odzywaj? Wasza pat rodzinka ma coś jeszcze mi do powiedzenia? Ona miała rację, ty jesteś chodzącym nieszczęściem, wiesz? No tam gadasz, słuchaj, ja tam jestem szczęśliwa. Tak, a nie zauważyłaś, że gdzie się nie pojawisz, tam wszyscy się kłócą? Przecież to ty się jesz, Ferbi. Jak mogłaś zająć pokój Irka? Wyluzujcie, okej? Nie wszystko, co złe na świecie, to moja wina. No nie ja zabijam Irka. Dobra, możemy stąd wyjść, bo zaraz jej przywalę. Co wam zrobił ten pokój w ogóle, co? No ktoś musi się nim zaopiekować. No, to teraz będziesz mogła chodzić z Siusiu, kiedy tylko będziesz chciała. Daruj sobie, dobrze?